obejrzeniu tego intra zaprezentuję wam mechanikę gry. Zacznijmy od karczmy. W karczmie odbieramy zadania, dzięki którym zyskujemy złoto, doświadczenie i czasem grzyby. Lub jeszcze rzadziej, klucze do lochów. Czasem odbywają się wydarzenia, w których możemy zyskać więcej złota, doświadczenia lub grzyby. A teraz wybierzmy sobie jedno z zadań. Niech będzie to. Ale również możemy przyspieszyć poprzez klepsydry, które zyskujemy z zadań. Ale też pominąć. Następnie arena. W arenie są trzy propozycje walk z poziomami wyższymi lub niższymi. W zależności od ich statystyk, walki w arenie przebiegają raz na 10 minut. Więc taka dla cierpliwych jest ta arena. Zawalczmy na przykład z... Nie. Ta runda zakończyła się naszą wygraną. Następnie jest warta. Na warcie w zależności od wybranego czasu zyskujemy pokaźną ilość złota. Na przykład za 10 godzin w tej chwili zyskuję 1730 złota. W zbrojowni... Chyba jakieś zadanie poszło. W zbrojowni i gabinecie magii zyskujemy wyposażenie, które możemy kupić za złoto, a lepsze nawet za grzyby, które zyskujemy w karczmie. Ale się wybrały dzisiaj eliksiry. Kupmy na przykład eliksir siły. Klepsydry również możemy kupować w gabinecie magii, które są czasem tanie, a czasem nie. W stajni możemy kupić... W stajni możemy kupić wierzchowca, który skraca nam podróż do misji lub daje nam boosty. Boosty na przykład dodaje nam smokogryf, ale w zależności od premii środowiskowej. Aktualnie nie znam mechaniki pupili, kowala, podziemi i kibelka z powodu niewystarczającego mojego poziomu. Mech, więc wszystkiego wam nie pokażę. Doktor Abawumu to takie koło fortuny. To, co wylosuję, będzie twoje. W tym przypadku jackpotem są grzyby. Niewiele brakowało. W poczcie są zapisy wszystkich twoich walk na arenie i wygranych w lochach. A czasem pojawiają się propozycje do gildii, które są w poczcie pokazywane. Są również tutaj pokazywani przyjaciele, których akurat tutaj nie mam. Nie mam przyjaciół. Nie no, żartuję, mam. Ale również są jakieś takie Heroes INT, w skrócie Guilds INT. Moją gildią jest Traperzy i Ciapciaki, w których głównymi członkami są youtuberzy Gladhis i Hadesiak. W sali chwały pokazuję ci twoje miejsce na serwerze, gildii, twierdzy, pupili i podziemi. Twierdzę rozbudowujemy kosztem złota, ale w zamian dostajemy kryształy, które boostują EQ oraz doświadczenie, które jest nam bardzo ważne. Ulepszmy kuźnię na przykład.
A teraz pokażę Wam swoje statystyki, które możemy zobaczyć w postaci. Jak widzicie, mam 50 poziom IQ. W większości mam w kryształach czarnych, dzięki którym zyskujemy wszystkie cechy. W tym przypadku dostaję 97 punktów więcej. Za wszystko. Jak na mój poziom, moje statystyki są mocno rozbudowane. Wystarczy spojrzeć, ile wydałem kasy na moje statystyki. W tej chwili mogę rozwalić nawet 64 poziom, będąc na 50. Moim pupilem jest smokogryf. Jestem gdzieś tak na 13-tysięcznym miejscu, co nie jest zbyt... No w sumie to jest dobrze, skoro jest 190 tysięcy miejsc. Mam w tej chwili 6 achievementów odblokowanych. Ale te osiągnięcia były tymi jednymi z łatwiejszych. Bo sami zobaczcie, jakie są następne osiągnięcia. Osiągnij poziom 100. Osiągnij poziom 200. Osiągnij poziom 300. Osiągnij poziom 400. Osiągnij poziom 500. Wyposaż pomocnika w same artefakty. Załóż na postać 6 przedmiotów z tej samej kolekcji. Czarne złoto to akurat za niedługo będzie gotowe. Jubiler też. Ale też ubierz całą postać w artefakty. To też jest ciężkie, bo artefakty można zdobywać tylko w lochach. Cóż, pokazałem Wam już wszystko w tym odcinku pokazowym. Widziałem, że poprzedni odcinek Wam się spodobał, więc jak zostawicie znowu 4 lajki, to wrzucam kolejny odcinek.